Właśnie spacerowałem wśród pól niedaleko mojego domu, między pszczyną a piaskiem. Szedłem drogą i patrzyłem, jak za osiedlem, zwanym poligonem, ludzie budują domy. Patrzyłem na te domy. Niektóre były piękne. Zacząłem rozmyślać, co mam jeszcze zrobić w moim domu. Spojrzałem w górę. Właśnie przelatywał jakiś ptak. Niebo było błękitne. Nic nie wskazywało na to, że coś się za chwilę stanie. Ale nagle do moich uszu zaczął dochodzić jakby daleki odgłos przeciągłego grzmotu. Zatrzymałem się. Burza? Pomyślałem. Przecież niebo jest bezchmurne. Ale grzmot narastał. I wtedy zobaczyłem to. Z północnego wschodu nadlatywała ogromna ognista kula, ciągnąc za sobą warkocz ognia. Zamarłem z przerażenia. Wiedziałem już, co to jest. Nagle zdałem sobie sprawę, że to już koniec. Koniec wszystkiego. Nawet gdy spadnie daleko od pszczyny, to i tak nie ma szans na przeżycie. Pomyślałem, żeby tylko dobiec do domu, do Ireny i Pawła. Biegłem co sił i płakałem. Wołałem: Boże, co się z nami stanie? Co z moją rodziną? Na pewno zginiemy, ale czy będziemy zbawieni? I wiecie, poczułem ogromny lęk. Ale nie tyle lęk przed śmiercią, choć bardzo bałem się umierać, ale lęk, że mogę umrzeć już na zawsze. Przerażała mnie świadomość, że to już ostatnie chwile mojego życia, że nie zobaczę już tych, których kocham, że wielu rzeczy już nie zrobię i to, że śmierć jest nieuchronna. Ognista kula zbliżała się do ziemi i nic, absolutnie nic nie można było na to poradzić. Ostatnie pragnienie, jakie pamiętam, to to, aby dobiec do domu i przytulić mocno moją żonę i dziecko. Kiedy to pomyślałem, poczułem ogromny wstrząs ziemi i wtedy obudziłem się. To był bardzo realny sen. Obudziłem się wstrząśnięty tym, co w nim przeżyłem. Ja wierzę, że niektóre sny są od Boga. Zacząłem zastanawiać się, co Bóg chciał mi przez to powiedzieć. Popatrzyłem na śpiącą Irenkę, na mojego synka. Położyłem się i zacząłem ich mocno przytulać i głaskać po głowie. Irena obudziła się i zdziwiła się moim zachowaniem o drugiej w nocy. Opowiedziałem jej o tym, co mi się śniło. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, co wydarzyło się w następną sobotę. Gdzie byłeś w sobotę 6 maja około godziny 14? Pamiętam, że wróciłem z usługiwania w Tychach, zabrałem żonę i dziecko z kościoła i pojechaliśmy do domu. Około godziny 14 usłyszałem jakiś huk. Czy słyszeliście to samo? Czy wiecie, co wydarzyło się w tamtą sobotę? Ja tylko słyszałem, ale nie wiedziałem, co to. Byli jednak tacy, którzy widzieli. Dwie pracownice poczty znajdowały się wtedy na polu i mimo, że był to słoneczny dzień, widziały lecącą nad pszczyną kulę ognia, ciągnącą za sobą ognisty warkocz. W poniedziałek rano polska agencja prasowa podała, że nad Śląskiem przeleciał meteoroid o masie około 1000 kg, po czym eksplodował w górnych warstwach atmosfery. Wiecie, meteoroid, który nieomal spadł nam na głowy, miał masę 1 tony. Gdyby nie rozerwał się 20 km nad ziemią i uderzył w nią, już by nas nie było. Czy widzicie, jak niepewne jest nasze życie? Istnieje wiele potencjalnych przyczyn uśmiercenia nas każdego dnia. Siostro, bracie, przyjacielu, co byś zrobił, gdybyś wiedział, że to są ostatnie chwile twojego życia? Co byś wtedy czuł? Po tym wydarzeniu zacząłem prosić Boga o doświadczenie, aby pomógł mi zupełnie przylgnąć do Niego, aby pomógł mi przezwyciężyć grzech i wady mojego charakteru.
Ciągle myślałem, że gdyby w tym stanie spotkała mnie śmierć, no to nie wiem, czy byłbym zbawiony. Ponieważ Bóg tak wiele mi objawił, a ja ciągle nie mogę dorosnąć do pełni Chrystusowej. Prosiłem o to w niedzielę, a w środę w wypadku samochodowym zginął mój szwagier, Józek Kusz. Pierwsza moja myśl to taka, że to ja powinien być na jego miejscu. Pamiętasz, Sabino, jak pod cmentarzem zadałaś mi takie pytanie, ciekawe, dla kogo on zginął? Pomyślałem wtedy, ale nie powiedziałem tego głośno. Sabino, dla mnie. Ja wiem, że Bóg miał różne cele, dopuszczając do tej tragedii. I kiedyś to wszyscy zrozumiemy. Ale dzisiaj już wiem, że między innymi Józek zginął dla mnie. Wszystko to, co myślałem dotąd o przemijaniu, o nieuchronności śmierci, to tylko teoretyczne rozważania. Ale kiedy to się stało, poczułem to bardzo mocno i lepiej zrozumiałem wiele rzeczy. Salomon napisał w 7:4-5 wierszu: serce mądrych jest w domu żałoby, lecz serce głupich w domu wesela. Lepiej iść do domu żałoby, niż iść do domu biesiady, bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać to sobie do serca. Siostro, bracie, gdybyś się obudził i dowiedział, że ten dzień jest ostatnim dniem twojego życia, co byś zrobił? Jak byś go przeżył? W Stanach Zjednoczonych robiono takie eksperymenty, gdzie ludziom nieuleczalnie chorym mówiono o tym, że mają jeszcze tylko dzień lub dwa życia. Potem wypuszczano ich ze szpitala i obserwowano, co będą robić. I ludzie bardzo różnie zachowywali się. Byli tacy, którzy w ciągu jednego dnia wydawali wszystkie swoje pieniądze na różne przyjemności, aby jak najprzyjemniej przeżyć te ostatnie godziny życia. Inni wpadali w depresję, czekając na śmierć i przeklinali Boga. Ale byli też tacy, którzy nawracali się do Boga. Siostro, bracie, przyjacielu, czy jesteś pewien, że przeżyjesz jeszcze jeden dzień? Że twoje ciało będzie funkcjonować jeszcze jedną dobę? Skąd wiesz, że coś nieprzewidzianego cię nie spotka? Człowiek wieczorem kładzie się spać, ale nie wie, czy rano wstanie. Rano wychodzi z domu, lecz nie wie, czy do niego wróci. Czy jesteś absolutnie pewien, że jutro będziesz nadal żył? Bracie, siostro, jeżeli istnieje realna możliwość, że nie dożyjesz do jutra, bo przecież dziennie tysiące ludzi odchodzi, to jak przeżyjesz ostatni dzień swojego życia? Wielu ludzi chciałoby odwrócić czas, aby przeżyć życie jeszcze raz i nie popełnić błędów, jakie popełnili. Ale oni nadal żyją i wciąż mają szansę naprawić te błędy. Lecz ten, kto umrze, traci szansę. Tak więc dzisiaj jest być może ostatnia szansa twojego życia. Może ktoś pomyślał w tej chwili: ty przestań nas tu straszyć. Ale posłuchajcie, co mówi Pismo Święte i Duch Proroctwa w tym względzie. Jakub 4:14. Nikt nie ma mocy nad dniem śmierci. A Duch Proroctwa mówi: powinniśmy tak żyć, jakby ten dzień, w którym żyjemy, był ostatnim dniem naszego życia. Siostro, bracie, przyjacielu, jak przeżyjesz ten dzień, który może okazać się ostatnią twoją szansą? Powiem wam, czego nauczyłem się ze śmierci Józka. To wydarzenie przebiło mnie sztyletem.
sztyletem, który jeszcze we mnie tkwi. Ale pomogło mi zrozumieć, jak życie jest poważne. Że każdy dzień jest walką o życie wieczne. Że każda moja decyzja w ciągu dnia stawia mnie po jednej albo po drugiej stronie. Zrozumiałem lepiej te teksty, które mówią, że człowiek jest jak trawa. Że parą jesteście, która ukazuje się tylko na chwilę i znika. Zrozumiałem, że każda chwila mojego życia jest cennym darem Bożym i że nie wolno mi jej marnować na nic, co jest niezgodne z Jego wolą. Ona jest jak raz darowany talent i nigdy się nie powtórzy. Odczułem też, jak droga jest mi moja rodzina. Zobaczyłem, jak wy mi bliscy jesteście. Pomyślałem wtedy, dlaczego nie poświęciłem więcej czasu na rozmowy z Józkiem? On tak bardzo lubił rozmawiać ze mną. Dlaczego nie stałem się jego serdecznym przyjacielem? On potrzebował przyjaciela. Dlaczego w końcu nieraz źle o nim mówiłem? Bolało mnie bardzo, że już nic nie mogę z tym zrobić. Ale przez Pismo Święte Bóg powiedział mi, że nadal otaczają mnie ludzie, którzy potrzebują tego samego, co on potrzebował. Ludzie z naszych rodzin, z naszych zborów i spoza nich. Nie mamy pewności nie tylko swojego życia, ale i tych, którzy nas otaczają. Dlatego dzisiaj jest czas, aby się nawrócić do Boga. Dzisiaj jest czas, aby stać się plastrem miodu dla swojej żony, dla swojego męża i bliskich. Aby stać się przyjacielem braci i sióstr ze zboru. Aby być dobrym i miłym dla wszystkich. I wiecie, próbowałem po tym wydarzeniu dobrze przeżywać dni. Być dobrym dla rodziny i innych. Ale serce człowieka jest złe. Nie jesteśmy w stanie przeżyć dobrze ani jednego dnia bez Jezusa. Dlatego to, co dziś mogę zrobić, to zupełnie poświęcić się Jemu i postanowić spełniać tylko Jego wolę w swoim życiu. Właśnie tak można rozpocząć ostatni dzień życia. A jeżeli nadejdzie jutro, kontynuować i rozwijać to postanowienie. Pismo Święte mówi, że tak właśnie nawiązuje się przyjaźń z Bogiem. Kiedy już było po wszystkim, codziennie bardzo się modliłem. Prosiłem Boga, by pomógł mi odwrócić moje serce od wszystkiego, co świeckie, i aby dał mi nieprzeparte pragnienie Słowa Bożego. Prosiłem, a jednocześnie codziennie czytałem po kilka rozdziałów Pisma Świętego. Ale to było czytanie z zasady, z postanowienia. I to trwało 2 tygodnie. Po 2 tygodniach, była to niedziela rano, byłem sam na służbie. Poczta była zupełnie pusta. Miałem czas, aby czytać. Otworzyłem Pismo Święte. Pomodliłem się tą samą modlitwą. I wtedy Bóg odpowiedział. Po 2 tygodniach gorących próśb i systematycznego czytania zasady, Bóg odpowiedział. Przyszło to na mnie z zewnątrz. W duchu poczułem wielki głód i pragnienie słów Bożych. Fizyczne pragnienie jest czymś przykrym, ale to pragnienie, które mnie ogarnęło, nie było przykre. Było słodkie, bowiem wiedziałem, że je zaspokoję. Ponieważ przed sobą miałem otwartą studnię z żywą wodą. W głowie brzmiały mi słowa Jezusa. Ta woda, którą ja mu dam się napić. O bracia i siostry,
Nie próbujcie nigdy sami pić tej wody. Proście, aby to Jezus dał wam się jej napić. To czyni ogromną różnicę. Ta woda, którą ja mu dam się napić. W tym momencie chyba czułem to, co czuł Dawid, kiedy napisał: jak jeleń pragnie wody na pustkowiu, tak dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Bracia i siostry, wyraźnie odczułem, że Duch Boży mnie ogarnia. Nie jestem w stanie opisać tego przeżycia słowami. Ogarnęło to moje uczucia i mój umysł. Ale to było prawdziwe. Bóg odpowiedział na moją modlitwę. Dał mi to, o co go prosiłem. I przeszło to moje oczekiwania. Zacząłem czytać teksty Słowa Bożego i kolejna rzecz się stała. Rozumiałem, co czytam. Nie chodzi o to, że rozumiałem słowa, ale Bóg objawiał mi ich pełne znaczenie. To było piękne. Byłem szczęśliwy, a jednocześnie tak poruszony, że czytając płakałem. Kiedy przewracałem kartki Pisma Świętego, dziwnie natrafiałem na fragmenty mówiące o uświęceniu życia, o konieczności przygotowania się na drugie przyjście Jezusa. I tu stało się coś, z powodu czego dzielę się tym teraz z wami. Bóg przemówił do mnie jak nigdy dotąd. Nie słyszałem Jego głosu. Chociaż kiedyś prosiłem, aby Bóg przemówił do mnie głosem swoim lub anioła. Nie widziałem żadnej postaci. Chociaż prosiłem kiedyś, abym mógł zobaczyć Boga lub Jego anioła. Mimo to Bóg mówił do mnie potężnie, bardziej niż kiedykolwiek. Mówił do mnie przez słowa czytane moimi oczami, a słowa te w mojej głowie stawały się głosem jakby trąby Bożej. I czytając te teksty, odczułem, że Bóg wzywa nas do uświęcenia, bowiem przyjście Jego jest bardzo bliskie. Zrozumiałem, że mam o tym mówić. I to stało się dla mnie ciężarem. Czyżby Bóg mnie powoływał? Powiedzą, że wymyślam, że jestem nawiedzony. Pewna osoba ze zboru powiedziała mi kiedyś, że na kazaniach za bardzo się wywnętrzam, że nie powinienem mówić o takich głębokich swoich przeżyciach, doświadczeniach z Bogiem, bo to różnie jest odbierane. A teraz mam mówić, że Bóg kazał mi coś wam przekazać? Powiedziałem o tym tylko mojej żonie i Pawłowi Stawowskiemu. Nie miałem zamiaru o tym mówić głośno. Myślałem, przecież wszyscy o tym wiedzą, że Jezus przyjdzie i trzeba się przygotować. Ale każdego następnego dnia, kiedy siadałem do Pisma Świętego, to uczucie wracało i Bóg w ten sam sposób przemawiał do mnie. Powiem wam, że od tamtej niedzieli każdy mój możliwy czas poświęcam na czytanie Pisma Świętego, tego właśnie, które otrzymałem od was w prezencie. Ono jest już pozaznaczane we wszystkich księgach Starego i Nowego Testamentu. Możecie to sprawdzić. A dzięki temu, że postanowiłem na nic innego nie poświęcać mojego wolnego czasu, słowo to uczy mnie i zmienia moje życie. A z każdym kolejnym czytaniem utwierdzam się w przekonaniu, że ono jest prawdziwe i że ma wielką moc, a przede wszystkim objawia Boga. Bracia i siostry, nastał czas, aby przeżywać tak kolejny dzień, jakby był on ostatnim dniem naszego życia. Dlatego, że wkrótce Jezus powraca. I w tym dniu trzeba dokonać wielu wyborów. Ten dzień jest próbą dla mnie i dla ciebie. Nie myślmy, że
Próba dopiero będzie w przyszłości. Nie, dzisiaj jest próba. Czasem mówimy, a jutro to zrobię. Albo potem. Nie słuchajcie tego. To jest diabelski podszept. Ponieważ jutro i potem nigdy nie przychodzi. W sprawach zbawienia jest tylko dzisiaj. To dzisiaj musisz zdecydować o tym, że pragniesz zbawienia, życia wiecznego. To dzisiaj musisz zdecydować, że się modlisz, albo nie masz na to czasu. Że organizujesz nabożeństwo rodzinne, albo rozrywkę. To dzisiaj musisz wybierać między Biblią a telewizją. To dzisiaj musisz wybierać między światem a Bogiem. I dotyczy to drobiazgów z każdej chwili, z każdego dnia naszego życia. Jakie decyzje będziesz podejmował w tym dniu, który może być ostatnim dniem twojego życia? Czy będziesz kłócił się z żoną, z mężem, z bliskimi? Czy też okażesz im miłość, nawet jeśli tobie jej nie okazują? Czy będziesz realizował swoje cele tego dnia? Czy też cele Boże? Czy będziesz w tym dniu działał na podstawie swojej logiki i rozumu, czy też poddasz swoją wolę Jezusowi? Czy poświęcisz swój czas dla sprawy Bożej, czy też zużyjesz go dla siebie? Na co wydasz swoje pieniądze tego dnia? Na tak zwane potrzebne rzeczy? Meble, dywany, kafelki, czy może na ewangelizację? Jak będą wyglądać twoje zakupy? Wiecie, kiedy myślę o ludziach będących wzorem poświęcenia wszystkiego dla sprawy Bożej, przychodzi mi na myśl wdowa, która przyniosła do świątyni swój ostatni grosz. Wszystko, co miała, oddała Bogu. To ona właśnie żyła tak, jakby to był ostatni dzień jej życia. Dlatego Jezus mówi: nie martwcie się o jutro, co będziecie jeść, co będziecie pić, w co się ubierzecie, bo o to wszystko poganie zabiegają. Ale dzisiaj szukajcie najpierw Królestwa Bożego, bo to jest najważniejsze. Wszystko inne przemija. Jak przeżyjesz ten dzień, to dzisiaj, które może być ostatnim dniem twojego życia? Amen. Ukochany Ojcze i Panie nasz, tak bardzo prosimy Cię, pomóż nam mieć tę świadomość, że każdy dzień, jaki jest przed nami, może być ostatnim dniem naszego życia. Pomóż nam zrozumieć, Ojcze, jak poważne jest życie, że darowałeś nam każdą godzinę i że w każdej godzinie stajemy albo po stronie życia, albo po stronie śmierci. Ojcze, pomóż nam wyciągnąć lekcje z doświadczeń, które spadają na nas. Pomóż nam wyciągnąć lekcje z tej okrutnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich w naszym zborze. Ojcze, pomóż nam przygotować się na spotkanie z Tobą każdego dnia. Odsunąć wszystkie rzeczy, które mogą stanąć na drodze tego spotkania. Prosimy Cię o to wszystko w imieniu Jezusa. Amen.